Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, 16 listopada i posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Księgi Mądrości. Jest w mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niezadający bólu, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany. Dobroczynny, miłujący ludzi, mocny, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystko widzący. Przenikający wszelkie duchy, rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu, przez wszystko przechodzi i przenika dzięki czystości. Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wpływem chwały wszechmocnego. Dlatego nieskażonego do niej nie przylgnie. Jest bowiem odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą. Wszystko odnawia, a przez pokolenia, wstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z mądrością, bo ona piękniejsza niż słońce, i niż wszelki gwiazdozbiór, porównana ze światłością, uzyska pierwszeństwo, po tamtej bowiem nastaje noc, a mądrość zło nie przemoże. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Dzisiejszy fragment mówi o takiej prawdziwej mądrości, która posiada taką jedną cechę, która nazywa się czystością i pokorą. I tylko taka mądrość sprawia, że drugi człowiek nie czuje się przytłoczony, przytłamszony w spotkaniu z prawdą, która każdemu się objawia pod warunkiem, że jesteśmy prości i niezarozumiani. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.